Drogie dzieci, jestem matką was wszystkich, dlatego nie bójcie się, ponieważ słyszę wasze modlitwy, wiem, że mnie poszukujecie i dlatego modlę się za was do mojego Syna, który jest zjednoczony z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym, Pocieszycielem, mojego Syna, prowadzącego duszę do Królestwa, z którego przyszedł. Królestwa pokoju i światłości. Moje dzieci, została wam dana wolność, abyście dokonali wyboru, ale jako matka proszę was, żebyście wybrali wolność do dobra. Wy z czystymi i prostymi duszami pojmujecie, nawet jeśli czasem nie rozumiecie słów, i czujecie, co jest prawdą. Moje dzieci, nie porzucajcie prawdy i prawdziwego życia, by naśladować to fałszywe. Dzięki prawdziwemu życiu Królestwo Niebieskie wchodzi do waszych serc, a jest to Królestwo pokoju, miłości i harmonii. Wtedy, moje dzieci, nie będzie też egoizmu, który oddala was od mojego Syna. Będzie za to miłość i zrozumienie bliźnich, ponieważ zapamiętajcie, ponownie wam to powtarzam, modlić się to znaczy także kochać innych, bliźnich i dawać im siebie. Kochajcie i dawajcie w imię mojego Syna, wtedy On będzie działał w was, dla was. Moje dzieci, nieustannie myślcie o moim Synu, kochajcie Go bezgranicznie, a będziecie mieć prawdziwe życie, które pozostanie na wieczność. Dziękuję wam, apostołowie, mojej miłości.